Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie na zajęciach sportowych Boccia. Dzisiaj zajęcia numer 2. Tematem naszych zajęć jest sprzęt do gry w Boccię oraz asystenci sportowi. Punkt pierwszy naszego spotkania to jest sprzęt do gry. Zawodnicy używają bil. Doskonale wiemy, że każdy komplet do gry w boccie składa się z 6 bil czerwonych, 6 bil niebieskich, jednej bili białej, zwanej jackiem. W zasadzie zawodnicy korzystają tylko z tego sprzętu. Oczywiście mówimy o kategorii Open, w której my startujemy. Zawodnicy w klasie paraolimpijskiej BC1, BC2, BC3 korzystają ze sprzętu dodatkowego. Są to tak zwane rampy, zwane przez nas rynnami. Zawodnicy klasy BC1, BC2, BC3 grają na siedząco, korzystają z łóżków inwalidzkich. Sprawa następna to sprzęt sędziego. Na zajęciach klasy trzecie, klasy drugie próbują już sędziować nasze rozgrywki i doskonale sobie zdają sprawę z tego, że głównym atrybutem każdego sędziego jest tak zwany znacznik. Nie jest to rakieta do tenisa stołowego, tylko znacznik. My używamy rakiet, bo są wygodne. Znacznik ma kolor czerwony i kolor niebieski. Oczywiście dziewczyny uznajemy, że to jest kolor niebieski, bo wy powiecie, że to jest czarny. Jest niebieski. Ok. Znacznik numer 1. Każdy sędzia musi być zaopatrzony w miarę. Miarą mierzymy odległość bili czerwonej lub niebieskiej od bili białej. Jeżeli odległości są mniejsze, korzystamy z cyrkla. Wielokrotnie na zajęciach mierzyliśmy odległości. Wiecie, jak to działa. Podczas zawodów każdy sędzia ma do dyspozycji również latarkę, która służy do dokładnego określania odległości między bilami. Na halach sportowych oświetlenie się różne, więc latarka jest niezbędna. Oczywiście podczas zawodów, sędziowie mają również szczelinomierze. To takie urządzenie, które pozwala na mierzenie odległości z dokładnością do kilkudziesiątych milimetra, bo czasami takie odległości między bilami występują. Oczywiście każdy sędzia posiada kartkę czerwoną, kartkę żółtą. Kartka żółta służy do upominania na przykład zawodnika, który gra nie stosując zasad fair play. Ostrzeżenie żółte. Druga żółta kartka powoduje otrzymanie kartki czerwonej, wykluczenie z meczu. Sprawa następna to są asystenci sportowi. Zawodnicy w klasie BC1, BC2 grający nogami, czyli kopiący bile, oraz zawodnicy klasy BC3 używają tak zwanych ramp. My nazywamy to rynnami. W naszej szkole nie ma zawodników, uczniów, którzy potrzebują korzystania z ramp, natomiast podczas zawodów zawodnicy, którzy mają słaby chwyt, czyli nie są w stanie utrzymać bili własną dłonią, własnymi rękami, korzystają ze sprzętu pomocniczego. Tyle na dzisiaj. W karcie numer 2, którą otrzymacie w dniu zajęć, będą pytania, na które należy odpowiedzieć. Treść zawarta jest w karcie, pytania zawarte są w teście. Bardzo proszę o przeczytanie treści raz, czasami dwa,
zastanowienie się, wypełnienie testu i odesłanie mi na Librusa, ewentualnie na Messengera. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na lekcji numer 3.